Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj kontynuujemy tematykę brzeszczotów do wyżynarki i dziś przedstawię Wam trzy różne zestawy brzeszczotów z firmy Wolfcraft. Tych brzeszczotów nie testowałem, dlatego razem z Wami będę się dziwił bądź nie dziwił. I tak lecąc po kolei, mamy pierwszy zestaw, który dostajemy w plastikowym blistrze i tutaj w ilości sztuk dwie. Brzeszczot jest przeznaczony do blatów kuchennych oraz paneli. Cena za komplet dwie sztuki i znalazłem go tak, Allegro 2679, narzędzia PL 35 i 15 groszy i Lange Łukaszuk 2716 za taki komplet. Materiał HCS, czpień w literze T. Analogicznie te same brzeszczoty, tyle że o innych numerach katalogowych są na katalogu na stronie Wolfcrafta. I głębokość cięcia to jest od 30 do 60 mm. Co oznacza od 30 do 60 mm? Ja sobie to logikuję w taki sposób, że zakres od 30 do 60 będzie miał najlepszą wydajność. Najładniejsze cięcia będą. Jeżeli macie inne zdanie w tym temacie, proszę zostawcie komentarz pod filmem. Możemy sobie o tym porozmawiać. Dobra, co tu jeszcze jest? Producent deklaruje nam, że ten brzeszczot będzie nam ciął blat kuchenny od góry i od dołu w tej samej jakości, czyste cięcie. Tak się to zwie. Zalecenie od producenta jest jeszcze takie, żeby nie używać podcinaka. To jest ta funkcja tutaj w naszej wyżynarce, żeby uzyskać najlepsze cięcie. Dobra, to jest pierwszy. Przechodzimy do drugiego zestawu. Drugi zestaw. Dostajemy go w ilości 5 sztuk. Numer artykułu 2365. I w opisówce jest drewno tarasowe, blaty kuchenne, plastik, drewno liściaste oraz płyta stolarska. Cenę, jaką znalazłem w internetach, to jest Kamar PL 41 zł, Lange Łukaszuk 4589 i Alnar 41 zł. Z żadnym z tych sklepów nie współpracuję, żadnym z tych sklepów nigdy nie miałem bezpośrednio do czynienia. Jedynie kogo znam to Lange Łukaszuk ze względu na to, że followujemy się wzajemnie na Instagramie. Albo przynajmniej ja go followuję. Przy okazji zapraszam na mój Instagram, jeżeli chcecie pooglądać coś innego niż tutaj się czasami pokazuje. Materiał HSS to jest stal szybko tnąca, czpień w literze T, głębokość cięcia od 5 do 30 mm. Tak się wyglądają dane techniczne z tego. I teraz ostatni zestaw brzeszczotów. Te dwa pierwsze to są do cięcia po linii prostej. A ostatni zestaw jest to numer katalogowy 3545000. Tniemy tym drewno iglaste, płyta wiórowa, stolarska, blaty kuchenne. Dlatego te trzy zestawy wezmą dzisiaj udział w filmie, w którym Wam pokażę, jak one sobie radzą, bądź mniej, bądź lepiej radzą z takimi blatami. Cena za komplet to są dwie sztuki. Endar, taki sklep internetowy, 10,88. Niestety nie ma go na stanie. I Lange Łukaszuk 12,93. Ale tam z tego co pamiętam mieli niską ilość tych brzeszczotów. Podejrzewam, że może kończą im się, muszą sobie uzupełnić stany. Materiał HCS, uchwyt T, głębokość cięcia od 8 mm do 50. Ciekawe, krótki, a takie daleki. I tutaj, mimo tego, że on jest do blatów kuchennych, co ciekawe, ma on szybkie cięcia szorstkie pokrzywych. Tak jest opisane w katalogu. To jest też poniekąd tłumaczenie katalogu z niemieckiego na polski język i tutaj po prostu wychodzi tak, a nie inaczej. Dobra, tyle pitolenia, przechodzimy do testów praktycznych. Tak jak na początku tłumaczyłem opis teoretyczny i dane techniczne,
Zaczniemy od numeru 23-2400. To jest ten komplet, dwie sztuki. Ja już mam tutaj brzeszczot przygotowany i maszynkę też, obroty na maksa. I lecimy. Pierwsze cięcie. To jest cięcie od spodu. A tutaj mamy cięcie od góry. Teraz lecimy z drugim zestawem. Jest to zestaw 2365. Tu jest w zestawie 5 sztuk. Maszynę przygotowaną, podcinak ustawiony na 0 i lecimy z drugim testem. Tak prezentuje się nam cięcie od góry. Tak prezentuje nam się cięcie od dołu. I teraz w związku z tym, że on od góry nam tutaj jednak dużo więcej wyrwał materiału, widać zresztą, jak i od strony górnej, jak od strony odcinającej, tak i od strony, która ma teoretycznie zostać, ale odwrócimy i zrobimy cięcie jeszcze od tej strony i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. To była strona spodnia, ta od dołu. Także wychodzi na to, że ona, ten brzeszczot, nam tutaj będzie lepiej ciął i musimy to wziąć pod uwagę, jeżeli będziemy chcieli sobie docinać blat, że on idealnie wycina, jeżeli blat mamy do góry nogami położony, to wtedy on sobie bardzo dobrze radzi właśnie z takim cięciem od tej strony. Lecimy do brzeszczotu, który nam tnie po krzywiznach. Brzeszczot o numerze 3545 tniemy jakąś krzywą linię. Tutaj ewidentnie widać, że to jest brzeszczot do obróbki zgrubnej, co producent nam tutaj mówi w opisie tych brzeszczotów. Nawet nie muszę kamery przybliżać, bo ewidentnie widać, jak to wygląda. Ale spróbujemy go ogarnąć od spodu, bo tutaj te spodnie cięcie jest całkiem ciekawe, więc zobaczymy. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że jeżeli chcemy blaty po krzywiznach ciąć, to również odwracamy sobie go do góry nogami. I tutaj powiem Wam szczerze, że no, całkiem przyzwoicie on tutaj to wyciął. Jest kilka łezek, które się odkruszyły, ale nie aż takie duże jak na tym pierwszym cięciu. Także jeżeli chcecie tutaj ciąć akuratnie tym brzeszczotem, załóżmy, że wycinamy w tym momencie otwór pod zlew, no to w tym momencie pamiętajmy, wycinamy sobie to od spodu. Dobrze, moi kochani, takie krótkie podsumowanie. Przedstawiłem Wam trzy typy brzeszczotów, które bardzo dobrze sobie radzą
z blatem kuchennym. Tylko musimy pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach. Jeżeli macie jakąś maszynkę, to znacie jej obsługę i tutaj trzeba sobie po prostu tą maszynkę ustawić i dostosować. Druga sprawa, odpowiednie dobranie brzeszczotu do danego materiału. Trzecia sprawa, odpowiednie ustawienie materiału względem cięcia i czytanie piktogramów, ewentualnie zasięgnięcie języka w katalogach bądź u samego sprzedawcy, żeby pamiętać, z której strony wyjdzie nam dobre cięcie takiego blatu, bo te blaty też tanie nie są. Już po założeniu są dosyć wytrzymałe. To jest blat, który to jest odpad z mojego blatu, z mojej kuchni, które filmy można było zobaczyć wcześniej na kanale i serdecznie na nie zapraszam. I teraz co? Trzy typy brzeszczotów. Wszystkie sobie poradziły. W zasadzie chyba nawet lepiej niż sobie to wyobrażałem. I co? Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na serię filmów, które już są na YouTubie oraz filmy, które się pojawią, bo po tym filmie będą jeszcze dwa. I będzie to tematyka cięcia płyt meblowych oraz sklejka, również ciekawy temat. A wcześniej była pleksa i grube plastiki i takie różne dziwne inne tematy. Zapraszam na moje filmy. Z tej strony Rafał z kanału Olo76. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bez pitolenia. Nara. Ciao.